Panie ministrze, bez wątpienia przy granicy mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym. Widzimy to w obłożeniu szpitali, widzimy to patrząc na te osoby, które są w szpitalach, dzieci, kobiety, osoby bardzo wychłodzone, w bardzo złym stanie. I wy w ramach odpowiedzi na ten kryzys humanitarny proponujecie budowę muru, płotu, zapory, jakkolwiek sobie tego nie nazwiecie, jest to taka przeszkoda. To będzie trwało miesiące i w żaden sposób nie przybliży nas do rozwiązania tego kryzysu, bo nie kierujecie dodatkowych środków dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców, nie kierujecie dodatkowych środków do służb, które miałyby na zadanie zająć się realnie tym kryzysem humanitarnym, tylko stawiacie na inwestycję, która znając waszą skuteczność albo będzie niewypałem, albo będzie przestrzenią do defraudacji, albo po prostu nie zaistnieje. Więc może taki apel, zajmijmy się rzeczywiście rozwiązywaniem faktycznych kryzysów, w tym kryzysu humanitarnego, a nie budujmy jakieś kolejne pomniki waszej nieudolności. Dziękuję.